Witam Państwa z Brukseli. Wyskoczyłem na chwilę z obrad Komisji Spraw Zagranicznych, zwanej tu AFTE, gdzie leciało potworna gadanina, ględzenie na temat sytuacji w krajach Maghrebu, na Bliskim Wschodzie. Wszyscy ludzie mieli genialne rady. Niektórzy nawet przyznawali się, że zrobiliśmy błąd przedtem i teraz robimy te same błędy. Tylko problem polega na tym, że Unia w ogóle tam nic zrobić nie może. Jedyne, co Unia Europejska robi, to daje nasze pieniądze jakimś tam ludziom, którzy natychmiast kupują za nie broń i naparzają się w dalszym ciągu. Więc jest to zupełnie kretyński system dolewania wody, znaczy oliwy do ognia. No ale co na to poradzić, jak się ma do czynienia z idiotami? Tak, jaki ekspert tej komisji wygłosił przemówienie, zadałem pytanie, czy mam rację mówiąc, że gdyby nie obalono świętej pamięci Saddama Husajna i nie podkopano władzy jego ekscelencji Bashara al-Assada, to nie mieliśmy problemu ISIL-u. Oczywiście czcigodny ekspert pominął to pytanie milczeniem, no bo rzeczywiście odpowiedź na to pytanie byłaby wyjątkowo niewygodna. Problem leży w tym, że naturalnym stem rządów jest monarchia i poobcinano tam głowy różnym organizmom państwowym. W takiej Libii przez jakiś czas zastępczą rolę głowy pełnił Saddam Hussein, jego też obalono. No i teraz miotają się członki bez głowy, próbując uformować jakieś nowe twory, znaleźć jakiegoś nowego dyktatora, dwóch, trzech dyktatorów. O nie wiadomo. Co więcej, ci idioci z Unii Europejskiej dają pieniądze za utrzymanie jedności Libii. Jakby na przykład rozpad Libii na trzy naturalne państwa, czyli prawda, Trypolitanię, Trypolis czyli Cyrenejkę i tamte południe. Tam to się nazywa Fezzan, jakby to było jakimś nieszczęściem, gdyby powstały trzy państwa. No to by powstały trzy państwa. Tragedia jakaś by się stała. A gdyby powstały cztery, to też byłaby jakaś tragedia, albo dwa. Unia ma zawsze jakiś genialny pomysł i chce go realizować, nie dbając w ogóle, jaki to ma związek z rzeczywistością, kompletnie. Zresztą na szczęście nie ma własnej siły wojskowej, bo przypominam jeszcze raz, że księstwo Liechtenstein ma 40 żołnierzy, a Unia żadnego, w związku z czym siła wojskowa Unii jest żadna. Teraz wrócę na chwilę, rzucić uchem właściwie, bo teraz mamy skutować o Partnerstwie Wschodnim. Bardzo grubowe miny mają tam ludzie w pewnym Partnerstwie Wschodnim. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Natomiast bardzo poważna sprawa dzieje się w Rosji. Zginął w świętej pamięci Borys Niemcow i są najróżniejsze hipotezy. Ja czytałem bardzo rzeczowe analizy na ten temat. Lenta.ru zawiera bardzo rzeczowe analizy. Z kilka hipotez, przesłuchanych robi się z 10 tych hipotez. Nikt nie wie, dlaczego go ktoś zamordował. No ja z góry wykluczam, że podobnie jak komentatorzy rosyjscy, ślad islamski, no, dlaczego niby islamiści mieli to robić, że oni nie tak zabijają ludzi. To mówi się ślad ukraiński, bo to obie strony mogły mieć interes, wbrew pozorom. Mogłoby się wydawać, że mają interes. Podobnie zresztą i w Rosji. Ludzie mówią prostodusznie, że mógł to zrobić Putin, bądź ktoś chciał pomóc panu Putinowi. Oczywiście coraz mniej mówi, że to sam Putin, coraz bardziej się mówi, że to ktoś z jego otoczenia podjudzony słowami Putina. Ale chciałem przynajmniej zwrócić uwagę, że gdyby pan Borys Niemcow zrobił sobie ten marsz przeciwko wojnie na Ukrainie, to przyszłoby ten marsz 500 osób. A teraz, jak to było połączone z marszem ku czci świętego Niemcowa, było 52 tysiące. Więc tylko idiota, a otoczenie jego zleci Władimira Putina, to nie są idioci, zabijałoby pana Niemcowa po to, żeby podsycić, prawda, ten płomień niechęci do prezydenta Rosji. Także no, to rzecz nieprawdopodobna. Odwrotnie, przeciwnicy pana Putina, zarówno wewnątrz aparatu, jak i poza aparatem mogliby to zrobić. I ja nawet napisałem, że gotów jestem założyć 10 do 1, co zrobił ktoś typu na przykład CIA, która wydała 5 miliardów, nie przepraszam, bo na dwóch czy trzech spotkaniach powiedziałem 50 miliardów rozmianów, 5 miliardów wydała na obalenie reżimu pana Janukowycza na Ukrainie. No to być może gotowa jest wydać 10 miliardów na obalenie reżimu pana Putina w Rosji. A chcę zauważyć, że jeśli ktoś chciałby obalić ten reżim,
to zastrzelenie Borysa Niemcowa byłoby idealne w tym kierunku, idealne, no bo to by wzbudziło ogromną niechęć do pana Putina, prawda, i także myślę, że administracja tam gdzie wyłaziła ze skóry, żeby jakoś wykryć tego sprawcę, kimkolwiek on by nie był, bo oczywiście może się okazać, że wszyscy się mylimy, że na przykład jego dziewczyna miała tam jakiegoś kochanka, który był zazdrosny, że ona wróci do Niemcowa i go zastrzelił. Całkiem taka możliwość też nie jest wykluczona. Prawda? Wszystko jest możliwe. I jeszcze jeden ciekawy ślad jest podany przez Lenta.ru. Mianowicie Borys Niemcow przy tym wszystkim był członkiem Rady Miasta Jarosławia. I tam bardzo ostro krytykował lokalne układy, gdzie tam też gigantyczne pieniądze się oczywiście kradnie, jak wszędzie w Europie w tej chwili. I całkiem możliwe, że po prostu sprzątnął go ktoś zaniepokojony, że wyjdą na jaw jakieś nowe sprawki władzy miejskiej. Taka możliwość też istnieje. No, nikt nie wie, co się stało. Oczywiście mamy zawodowych oskarżycieli pana Putina, którzy mówią, że to na pewno Putin, ale ja proponuję, żeby jednak nie oskarżać przed sprawdzeniem, co się dzieje, bo może się za kilka dni sprawa wyjaśni. Chcę przypomnieć, że jak zamordowano świętej pamięci księdza Jerzego Popiełuszkę, no to kilka dni zajęło władzom znalezienie sprawców. Było tyle łatwo, że byli to wyjątkowi idioci i zostawili za sobą masę śladów, pewni swojej bezkarności. Więc być może również znajdą się takie ślady w wypadku Rosji. Tak czy owak, sytuacja w Rosji jest w tej chwili podminowana, nieco na razie, ale jeszcze 3-4 takie wydarzenia jak zamordowanie Niemcowa i może się okazać, że wcale nie jest taka stabilna, jak się wydaje. W komentarzu na Wirtualnej Polsce przeczytałem uczciwe zdanie, że Borysa Niemcowa popierało 10% ludzi, z czego wynika, że 90% popierało tutaj pana Putina. Ale powtarzam kilka tego typu wydarzeń i ci ludzie mogą zwątpić pana Putina, bo jednak nie chce się mieć za prezydenta człowieka, który swoich przeciwników zabija na ulicy skrytobójczo, bo gdyby jeszcze go skazał na śmierć, to by zrozumiałe, ale skrytobójcze zamachy nie są dobrze widziane przez ludzi. Także mamy nadzieję, że to się jakoś wyjaśni. Natomiast coś się stało dziwnego na Ukrainie. Mianowicie tam był podpisany rozejm i w momencie podpisania rozejmu w Dolbaczewie, to jest taka enklawa była wewnątrz terytorium już zajętego przez separatystów, tam się trzymały jednostki Republiki Ukraińskiej, oczywiście z najemnikami zagranicznymi i one się długo trzymały. Dlaczego się trzymały? Bo to był ważny węzeł komunikacyjny, zarówno drogowy, jak i kolejowy. Oni trzymali ten Dolbaczewo, całkowicie właściwie otoczone. I dopiero w kilkanaście godzin po zawarciu rozejmu te wojska się poddały. Powstaje, dość panicznie się poddały. Powstaje pytanie, co się stało, że nagle się poddały po zawarciu rozejmu i dlaczego nikt nie robi z tego powodu awantury, bo tam jednak do nich strzelano. Mimo, że już było po rozejmie podpisane. Prawda? Nikt z tego powodu nie robi afery. Tam coś dziwacznego się stało. Być może zawarto jakąś umowę, że separatyści nie pojedzą, kogo tam zatrzymali, jakich najemników czy nie, w zamian za to nie będzie w blasku. Nie mam pojęcia, co chodzi. Ale stało się coś dziwacznego w Dołbaczewie i może też kiedyś się to wyjaśni. Pamiętać oczywiście należy, że na wojnie pierwszą ofiarą jest prawda, więc no, trzeba się liczyć, że to nigdy nie wyjdzie na jaw, bo wszyscy będą kłamali. Co do, przechodząc teraz do spraw krajowych, no, sondażownie tam dają tam jakieś 3%, prawda, panią u górę 3%, natomiast pan Bryzał Komorowski ma, jego ekscelencja Bryzał Komorowski ma już tam podobno 70 czy coś koło tego. Ja nie wierzę tym sondażom, proszę państwa, zawsze miałem sondaże 3 razy mniej niż dostawałem w rzeczywistości, więc myślę, że 10% się spokojnie przebije, a mając kilkanaście mogę przebić pana Dudę, który jest naprawdę bardzo słaby, ma wątłą pozycję i jest na niego kilka haków. Ja nawet nie będę ich wyciągał, bo myślę, że wyciągną to ludzie z Platformy, także to będzie interesujące. Ważne jest na razie, żeby zarejestrować moją kandydaturę.
bo ja nie chcę rzucać wyzwania panu Dudzie czy komukolwiek innemu w momencie, kiedy nie jestem zarejestrowanym kandydatem. Najpierw muszę się zarejestrować, zdobyć te 100 tysięcy podpisów. Dziękuję z góry za, dziękuję tym, którzy je złożyli i tym, którzy je złożą w najbliższych dniach, bo chcielibyśmy tak do 6 to zbierać, przez sobotę, niedzielę policzyć i w poniedziałek je już oddać do komisji wyborczej, żeby być tym zarejestrowanym kandydatem i wtedy problem powstanie, jak prowadzić kampanię wyborczą. Bo na razie, mówiąc szczerze, ja tak jeżdżę po kraju, tłumy przychodzą, naprawdę tłumy. Tłumy, przecież wiadomo, co było w Jaśle, co było wczoraj na kilku spotkaniach. Byłem w Nowej Hucie, byłem w Tarnowie. No, ludzie się po prostu wlewali w tę salę, się nie mieścili. A to jeszcze nie jest to. Jak zacznie się naprawdę kampania wyborcza, czyli gdzieś tak w połowie kwietnia, no to zobaczycie Państwo, co się będzie działo. Przecież do wyborów jeszcze przecież 2,5 miesiąca. Także cały marzec, kwiecień i kilka dni maja. Także dopiero się zacznie powstanie atmosfera wyborcza i zobaczycie Państwo, jakie będą tłumne wiece, bo ludzie mają już dość tego reżimu, mają dość kłamstw, mają dość złodziejstwa, mają dość korupcji i chcą mieć nadzieję, że to się skończy. Naprawdę to jest możliwe. Ludzie w to nie wierzą. Rozmawiałem z taksówkarzem, który mnie tu wiózł. On mówi, no proszę pana, no wiadomo, że tutaj kradną tego, no ale co na to zrobić? No wiadomo co. Myślę, że jeżeli prezydent będzie składał doniesienia do prokuratury w sprawie korupcji, jeżeli zgłosi wnioski antykorupcyjne, to myślę, że jest bardzo korzystny układ, bo najpierw są wybory prezydenckie, a potem są wybory parlamentarne. Ja sobie nie wyobrażam, że posłowie zagłosowali przeciwko wnioskowi o przywrócenie kary śmierci. Przecież oni sobie zdają sprawę, że za miesiąc, dwa będą wybory, a przecież 70% ludzi jest za karą śmierci. Kto się odważy zagłosować przeciwko? Prawda? Zobaczymy, jak to będzie. To samo jest w sprawach antykorupcyjnych. Jak prezydent złoży konkretny projekt walki z korupcją, też wątpię, żeby się parlament odważył tego wniosku nie przepuścić. Jeżeli złożę wniosek o likwidację podatku dochodowego, dobrze motywowany, uzasadniony, przecież mamy ekspertów, którzy to bez trudności wyliczą, to wiadomo, że musi być taniej, prawda? No to zobaczycie Państwo, jakie będą efekty. Wspominam, że pan Viktor Orbán obniżył podatek z 22% na 5% i Węgry się od tego jakoś nie zawaliły. Gdyby obniżyć jeszcze z 5% do zera, to też by się nie zawaliły, tym bardziej, że wtedy nie było problemu wypełniania tych wszystkich dokumentów, tłumaczenia się i tak dalej, to znacznie by uprościło sytuację. Więc trzeba to zrobić. Być może trzeba będzie podnieść VAT o 1 czy 2 punkty, ale ja w to nie wierzę. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli zlikwidujemy podatek dochodowy, to ludzie się rzucą do tego, żeby pracować. A i oczywiście zasiłki dla bezrobotnych też trzeba zlikwidować. Rzucą się, żeby pracować. I nie tylko, że u nas się zlikwiduje, ale się najedzie się kilka milionów ludzi, firm, czy kilkaset tysięcy firm z zagranicy, które będą chciały być w kraju, w którym nie muszą się tłumaczyć, gdzie kupiły, co sprzedały, za ile, prawda? Po prostu nie muszą się tłumaczyć. To jest ogromna ulga, bo przedsiębiorcy mają takie już metody omijania tego podatku dochodowego, że już nawet nie bardzo zależy na sumie tych podatków. Oni to omijają. Dla nich groźniejszy jest ten ZUS, płatna ZUS, ale jeżeli nie będą musieli się tłumaczyć, nie będą traktowani jak złodzieje, jak oszuści, którzy zresztą na ogół są, to wtedy wróci jakaś normalność i ludzie poczują się jak uczciwi ludzie, bo w tej chwili, wiecie Państwo, łamana jest podstawowa zasada cywilizacji europejskiej, że to podsądnemu trzeba udowodnić jego winę, a nie on ma się tłumaczyć z tego, że nie zawinił. Tymczasem proszę sobie wyobrazić, że ktoś w Izbie Skarbowej powie, powiedzą, panie, skąd pan wziąłeś te 50 tysięcy? A on powiedział, mówi, że ukradłem? To udowodnijcie. A nie, to ja muszę udowodnić, że nie ukradłem, tylko to pochodzi z legalnych źródeł, prawda? Już nie. Musimy przywrócić normalność. No, powiedzmy sobie jasno, Izba Skarbowa by sobie nie zdała rady, ale jak zlikwidujemy podatek dochodowy, to problem zniknie. I to jest zgodne z ogólną receptą Kisiela, że socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko walczy się z trudnościami nieznanymi w żadnym innym ustroju. I
w takim ustroju chcemy żyć, w którym nie trzeba walczyć z trudnościami i myślę, że znajdziemy dostatecznie dużo, dużo chętnych, żebym przeszedł do drugiej tury wyborów, a potem się w tej drugiej turze zobaczy. Może nie wygram, ale zawsze się powalczy. Dziękuję Państwu za uwagę.